Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na pustyni judzkiej te słowa: nawróćcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordanie, wyznając przy tym swe grzechy. A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: Abrahama mamy za ojca, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia, lecz ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie. Ja nie jestem godzien nosić mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku i oczyści swój omłot. Pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Druga niedziela Adwentu to niedziela świętego Jana Chrzciciela. Co roku o tej samej porze rozbrzmiewa janowe wezwanie do nawrócenia. Przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki. Oraz nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. To nie tylko Wielki Post jest czasem wzywania nas do pokuty i nawrócenia, ale również Adwent posiada ten sam rys. Chcemy się dobrze przygotować do świąt Narodzenia Pańskiego. Ale jeszcze bardziej powinniśmy się rychtować na Jego powtórne przyjście. Jan, którego prorok Izajasz nazywa głosem na pustyni, nie przebiera w słowach. Nazywa rzeczy po imieniu. Do swoich słuchaczy mówi, iż są plemieniem żmijowym. To jedno z najbardziej obraźliwych stwierdzeń. Żmija, w odróżnieniu od węży, nie składa jaj, ale nosi swoje potomstwo w ciele. Kiedy potomstwo jest na tyle dojrzałe, że może prowadzić życie poza organizmem matki, zaczyna rozgryzać jej ciało, aby wydostać się na zewnątrz. Niejednokrotnie matki zostają tak pokaleczone, że umierają. Nazwanie plemieniem żmijowym oznacza, innymi słowy, że słuchacze są matkobójcami. Jan ma tutaj na myśli ich stosunek do prawa Bożego, a zatem inaczej by można było powiedzieć, że są oni bogobójcami. Kiedy nie przestrzegamy Bożych przykazań, kiedy nie żyjemy Ewangelią na co dzień, stajemy się mordercami Boga w swoim życiu. Żyję tak, jakby Bóg i Jego Słowo nie miało dla mnie żadnej wartości. W tych słowach Jana, chociaż są bardzo ostre, nie ma ani grosza przesady. Potrzeba, abyśmy dziś przyjrzeli się Słowu Bożemu i zmienili swój stosunek do Boga i Jego Słowa zapisanego na kartach Biblii. Porzućmy życie, jakby Boga nie było, a zacznijmy żyć w Bożej bojaźni, z wielkim szacunkiem i czcią wobec Niego.